Dzień dobry, dzień dobry. Czy zdrowa jama ustna to tylko i wyłącznie zdrowe i piękne zęby? Kiedy powinna odbyć się Wasza pierwsza wizyta u periodontologa? Na czym ona polega i co powinno Was zaniepokoić? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć razem z naszym specjalistą, dr Zuzą, do której serdecznie zapraszam. Porozmawiamy dzisiaj o zdrowych i mocnych dziąsłach. Co to właściwie znaczy? Gdzie jest ta granica, że jest zdrowo, a kiedy już powinniśmy udać się do Ciebie na wizytę? Mhm. Zdrowe dziąsła przede wszystkim powinny być jasno-różowe, twarde, spoiste. W jakikolwiek sposób przy nitkowaniu, czy też ewentualnie przy szczotkowaniu nie powinny doprowadzać do krwawienia. No tak, ale czy poza tym krwawieniem będą jeszcze jakieś dalsze objawy? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim krwawienie będzie doprowadzało do tego, że przyczep tego dziąsła nie będzie do tego stopnia solidny, jak jest przy zdrowych zębach. Będzie dochodziło do sytuacji, że kamień, który jest głównym źródłem bakterii, będzie wbijał się pod dziąsło, tym samym będzie doprowadzał do tego, że będzie odwijał, odklejał dziąsło z powierzchni korony i z powierzchni korzenia. A co jeśli pacjent zbagatelizuje krwawienie? Wtedy wchodzimy na inny etap leczenia, niestety. I to już jest dla pacjenta leczenie trwające dużo dłużej, dużo więcej kosztuje. Jak również niestety rokowanie odnośnie takiego leczenia jest troszkę słabsze. Co występuje takiego niepokojącego dla pacjenta? Mogą wystąpić jakiekolwiek objawy w postaci wysięgu ropnego, mogą wystąpić objawy ruchomości zęba. No właśnie. I jeżeli właśnie dojdzie do tej ruchomości, to już niestety, ale to już jest dosyć zaawansowana sprawa, dlatego że ruchomość z czasem nieleczona może doprowadzić do tego, że pacjenci będą tracić zęby i to poniekąd jest na własne życzenie. Na własne życzenie. No właśnie chciałabym troszkę o tej ruchomości porozmawiać, bo niestety bardzo często w reklamach telewizyjnych podaje się gotową receptę na to, że możemy za pomocą zwykłej pasty do zębów pozbyć się problemu ruchomości. I czy to prawda, że przy zwykłym szczotkowaniu pacjent może ten ząb wręcz wypluć? Przy zwykłym szczotkowaniu, jeżeli ruchomość jest do tego stopnia zaawansowana, no to tak, może się zdarzyć, że może ząb wypluć, może wypluć nawet przy jedzeniu twardych rzeczy. No niemniej jednak nie ma mowy, żeby samą tylko i wyłącznie pastą można było odwrócić jakikolwiek stan zapalny, czy też ewentualnie doprowadzić do tego, że ruchomość zmieni się w ząb w jakikolwiek sposób stabilny. Tak, nieruchomy. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, że wszystkie bakterie, które występują w kieszeniach są równie szkodliwe tak samo dla jamy ustnej, jak i dla organizmu. Bakterie, które bytują tutaj, mają powinowactwo do chorób nerek, do chorób serca, pogłębiają, pogarszają przebieg cukrzycy. Zuza. Bojda się stala. No dobra, wróć. No.